bam, bam, jak najdłuższy ten hop, bam, 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 hop, bam, 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 okej. Okay. Siemaneczko, z tej strony trener Siwy, a to kolejny odcinek Eksperta w ringu. Dziś moim gościem jest mistrz organizacji Babylon MMA, Piotr Niedzielski. Siemano wszystkim. Pam, 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 hop, pam, 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 jeszcze raz, hop, pam, 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 okej. Zapraszam do narożnika. Witaj Piotrze. Witam. W końcu udało ci się przyjechać. Tak, udało jak, się. Jak było na koncercie Kizo? Zajebiście. Grubo. Okej, okay, słuchaj, zacznijmy. Albo grubo, albo wcale. Zacznijmy od początku. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda ze sportami walki? Od czego to się wszystko zaczęło? Moja przygoda ze sportami walki zaczęła się od tego, że w wieku 11 lat trafiłem do klubu zapaśniczego KS Sobieski Poznań. No i tam moja kariera zapaśnicza trwała gdzieś jakieś 11 lat. Po czym później zacząłem trenować MMA w klubie Gameness Team. Miałem taki epizod w Gameness'ie. Gameness'ie na Starłęckiej tam? Tam na Starłęckiej, no. Później był Gameness. Ankos. Później wyjechałem, później z powrotem Ankos. Teraz jest Smok. Jest Smok, Czerwony Smok Poznań, tak. Pozdrawiamy serdecznie ekipę z Czerwonego Smoka. Dobra, porozmawiamy o tych zapasach. Mówisz to 11 lat zapasów. Klasyczny, wolny? Zapasy klasyczne. 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 Klasyczne, czyli wysokie rzuty. W ręku i madło. Tak jest. Tak jest. I jakieś sukcesy, coś udało się zdobyć? Ogólnie jestem bardziej wybitnym zawodnikiem MMA niż byłem zapaśnikiem. Miałem jakieś tam brązowe medale na Mistrzostwach Polski, ale no nie byłem jakimś tam mega wybitnym zapaśnikiem, niestety. Ale jesteś wybitnym zawodnikiem MMA, tak, ponieważ jesteś mistrzem organizacji Babylon MMA, ale o tym porozmawiamy później. Chciałbym jeszcze wrócić do tematu zapasów. Mhm. Nie uważasz, że patrząc na to, co się dzieje w ogóle na świecie, w UFC, że zapasy, wydaje mi się, z racji tego, że one tworzą takich mocno fizycznych, atletycznie zbudowanych zawodników, są najlepszą bazą pod MMA. Co o tym myślisz? No, myślę, że to jest najlepsza baza pod MMA. Myślę, że w ogóle zapaśnicy są nad ludźmi. Mówiąc skromnie. Mówiąc skromnie, nie. Wynika to z tego po prostu, że no, od kiedy właśnie trenowałem zapasy, to no, byłem zawsze silniejszy od swoich rówieśników i tak dalej. No, są naprawdę mocno wytrzymałościowe treningi. Teraz też miałem okazję parę dni temu też właśnie po dość długiej przerwie właśnie trafiłem też na matę zapaśniczą, poszedłem na stricte zapasy klasyczne i te treningi są naprawdę mocno wytrzymałościowe. No i dlatego sądzę, że to jest no, najlepsza baza pod MMA. No. Więc puszczajcie dzieciaki na zapasy, a będą nad ludźmi. Jedziemy. Raz, dwa, hop, bam, bam, hop. Bam, 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 hop, bam, 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 bam. Porozmawiamy trochę o MMA. Jesteś niepokonany od 8 walk, zgadza się? Idziesz jak burza. Jak głoś po wojnie, no. Udało się zdobyć, znaczy zdobyłeś pas organizacji Babylon. Kiedy następna walka? Nie wiem, czy mogę zdradzać kulisy mojej następnej walki. Nie, no myślę, że mogę, bo generalnie obronę pasa organizatorzy planują na marzec, kwiecień. No, marzec, kwiecień generalnie, także jest jeszcze trochę czasu. Mógłbym tak naprawdę już być się w styczniu, ale no nie cały czas, cały czas w sztosie treningowym? Cały czas, tak, trenuję. Jestem zdrowy, nic mi nie dolega, także korzystam z tego. Także cały czas. Cały czas w gazie, cały czas. Cały czas toczę ten głaz jak ten syzyf. Dobra, powiedz mi, masz 20 walk zawodowych w MMA? 20 walk, 16 wygranych, 4 porażki. 4 porażki.
Która z tych walk jest dla ciebie najważniejsza, którą jakby najbardziej cenisz? Która jest najważniejsza? Masz coś takiego? Myślę, nie mam. Każda walka jest dla mnie ważna generalnie. Myślę, że każda walka mnie czegoś nauczyła. Do każdej walki staraj się przygotować na 100%. A no, najważniejsza chyba jest ta ostatnia, ponieważ zdobyłem ten pas, bo to takie zwieńczenie mojej tej tak naprawdę 20-letniej kariery. No, także no, wiadomo, nie? 20 walka, jubileuszowa, zdobycie pasa mistrzowskiego. Także super. Super, naprawdę super, a my lecimy dalej. Bam, bam, bam. Hop, bam, bam, bam. Hop, bam, bam, bam. Okej. Zapraszam. Temat MMA. Walka, którą najgorzej wspominasz. Walka, którą najgorzej wspominam, bo jest to walka, którą miałem w Irlandii z gościem od Conora z SBG. Ogólnie taka smutna ciekawostka, ponieważ na tej gali gość, który się bił przede mną, jeden z nich doznał takiego krwotoku wewnętrznego, ponieważ został złamany nos w pierwszej rundzie, oni się bili całe 15 minut. No i no niestety gość też nie przeżył tej walki. Też generalnie grzałem się chyba 2 godziny do tej walki, wyszedłem, chłopak mnie podał w pierwszej rundzie. No i to mi tak najbardziej siedzi w głowie, nie? Że chłop mnie zdominował, wiesz, nie? A czym cię poddał? Kurde, duszeniem chyba. Nie wiem, czy za pleców chyba, no. Ogólnie w stójce go trafiałem, tylko to był taki drągal wielki. Widać, że to był gość nie z mojej kategorii. Znaczy no bił się na 70, nie zrobił wagi. Dostałem 50% jego garzy. No ale co z tego, jak wiesz, nie zrobił tam chyba 2-3 kilo. Co miało no, duże znaczenie generalnie. Ja tam wróciłem, ogólnie takie, nie, wiadomo, teraz nie będę się tłumaczył, że przegrałem walkę i tak dalej. To były takie perturbacje w tej Irlandii, bo przylecieliśmy w nocy, mój bagaż zaginął, później musiałem jeszcze wracać po ten bagaż. Musiałem jeszcze zrobić, w ogóle spaliśmy w 3 hotelach, ponieważ w żadnym z tych hoteli, w którym byłem, nie było wanny. Nasz przenosi z hotelu do hotelu po nocy, musiałem wannę zrobić, wagę zrobić. Zrobiłem tą wagę. No się okazało na sam koniec, że mój przeciwnik, który siedział na miejscu, wiesz, po prostu krótko mówiąc, miał wyjebane na to, nie zrobił wagi. No i generalnie no bardzo, bardzo, no, ta historia, ta walka generalnie mi tak najbardziej, jest najbardziej taka... Mocne, bo szczególnie, że wiesz, ta walka zakończona śmiercią, to no, chyba nie było to nagłośnione, bo jakby ja nie. Było, no, ogólnie no, są takie przypadki, no, o tym się nie mówi generalnie, nie? Ale to jest na tyle, no to dotyczy każdego z nas, każdego, kto trenuje sporty walki, co nie? Więc no mega smutna historia. Jeszcze walka w pizdę, nie? Także no lipa, nie? No, ale... Każda porażka jest nawozem sukcesu, tak więc... I z takiej porażki często przyznaj, że człowiek wyciąga więcej nauki, większą lekcję niż z wygranych, prawda? Tak, często tak było. Jedziemy. Poruszmy temat Irlandii. W Irlandii, jeśli chodzi o MMA, najbardziej znany jest wiadomo kto, Conor. I teraz te sporty walki bardzo ewoluowały, może to jest złe słowo, zmieniły się bardzo. Conor rozbił bank, po prostu rozbił bank przez to, że raz jest genialnym zawodnikiem, ale przez to jakiś szum zrobił wokół siebie przez te wszystkie akcje na ważeniach, na konferencjach. Powiedz mi, co ty o tym sądzisz? Czy jesteś typem właśnie, wiesz, szacuneczek przed po walce, czy troszkę show, bo to się sprzedaje? Jak ty to widzisz? Ja do tego podchodzę tak, że podchodzę do każdego mojego rywala z szacunkiem, ale wiadomo, jak to się do mnie pruje, no to nie mogę, wiesz, skulić ogona i być cichą myszką. Wiadomo, jak ktoś tam się pruje, to trzeba z nim jechać generalnie, nie? Ale no już wiesz, to jest show biznes generalnie, co nie? I to wiesz, show must go on. I Conor, to właśnie przykład Conora, nie?
Jest to... No tak, naprawdę rozbił bank. Że Castej, no jest teraz turbomilionerem generalnie, no. No, wysrane na wszystkich, co nie? Dużo, dużo chyba zawodników jakby zaczęło troszkę go naśladować i mi się wydaje, że jeśli to jest naturalne, jeżeli jesteś, wiesz, typem, tak, jeśli jesteś łobuzem, no to jesteś łobuzem, a dużo zawodników wydaje mi się, że zaczęło tak specjalnie trochę, wiesz, pozować, zrobić dużo szumu wokół siebie, a tak naprawdę nie są tacy, nie? Ale to od razu widać, że to jest nienaturalne, co nie? Ja, wiesz, ja też nie będę grał kogoś, kim nie jestem, no, dokładnie. Jak ktoś mnie wkurwi, to z nim jadę, wiesz, jak ktoś jest łbem, pało mi, wiesz, źle się zachowuje, to będę go źle traktował, a jak ktoś jest normalny, wiesz, podchodzi do mnie z szacunkiem, to jak najbardziej oddaje ten szacunek, nie? I tak to powinno wyglądać. Tak to powinno wyglądać, dokładnie. Mówimy o tym, jak zmieniły się sporty walki, no bo przyznaj, zmieniły się bardzo w ostatnim czasie. Dużo walk freakowych, ten rynek się rozkręcił mega. Jest na to straszny popyt, więc musi być podaż. Ale też mocno się rozkręciło walki na gołe pięści. Powiedz mi, czy zawalczyłbyś na takie gołe pięści? Co ty o tym sądzisz? Wiesz co, generalnie myślałem o tym, żeby się pobić na gołe pięści. Po pierwsze, taka walka nie liczy mi się do rekordu tak jakby MMA, także za dużo bym nie tracił, czyli bym podszedł do tego na luzie. A poza tym miałem kilka walk na gołe pięści. Pieprzysz! Ale no, miałem kilka walk na gołe pięści, ale no, często się zdało, miałem 3 razy na przykład rękę złamaną. No właśnie, tu jest największy problem, nie? Na chwilę obecną, no i szkoda mi zdrowia, tak jakby, nie? Ogólnie myślałem nad tym, żeby właśnie zrobić jakąś walkę, jeżeli dostałbym ofertę, myślę, że na pewno bym ją przemyślał mocno. I też kwestia tego, ile płacą za taką walkę, wiesz, nigdy nie dostałem takiej jakiejś oferty. Ale jeżeli bym jakąś dostał dobrą ofertę, to myślę, że bym wziął taką walkę. Tak już, nie? Za garażami się biło na gołe pięści za darmo, to jakby dali dobrego kotleta, może by się tu. Całe dzieciństwo biło się za darmo, i albo też też często miałem kłopoty przez to, że się właśnie biłem. A w dzisiejszych czasach żyjemy, no można zarabić na tym, że się po prostu się biłem. I to jest super generalnie, nie? To bijemy dalej. Zapraszam. Słuchaj, pogadajmy troszkę o klubach sportu walki w Poznaniu, bo jakby nie było, jesteśmy kurczę chyba troszkę mekką, jeśli chodzi o MMA, bo dwa najlepsze kluby, nie wiem, z 3-4 najlepszych klubów w Polsce są właśnie tutaj oddalone od siebie o parę kilometrów, bo jest to Czerwony Smok Poznań, jest to Ankos. I tu trenowałeś. Mhm. Porozmawiajmy, bo trenowałeś tu i tu. Jak widzisz, jakie są różnice? Wspomnijmy też trochę o GameNessie, bo tam zaczynałeś MMA, tak? Tam zaczynałem. Tam pod okiem Balona, czy kto wtedy prowadził tam? Tak, tam prowadził wtedy Balon zajęcia, no. Opowiadaj. No, w GameNessie, jeżeli chodzi o GameNess, to był. Ale to... przepraszam, że ci przerwę. Przyznaj, no, że jeżeli chodzi o kurwa klimat w GameNessie na tej starej sali, nie było nigdy tak klimatycznej sali nigdzie, nie? Ja uwielbiałem tą salę, no nie? Nie, tam generalnie, no w takich warunkach właśnie... Najsilniejsze charaktery zostają generalnie. No. Ja pamiętam właśnie Filipek Sadowski ostatnio mi wspominał, jak właśnie robiliśmy tam jakieś trening stacyjny, siły, to na przykład często bywało tak, że po prostu żygałem na tych tarczach, że na przykład robiłem rundę, szedłem się wyżygać do kibla i wracałem dalej zasuwać generalnie. No, tam to był najbardziej oddalony klub od mojego miejsca zamieszkania, no tak, ponieważ koniec, jestem z Piątkowa, no, a klub GameNess był na Starołęce, dokładnie, więc zapierdzielałem przez całe miasto, od pętli do pętli, tramwajem numer chyba 12 bodajże, przez cały Poznań. No, ale generalnie z tego co pamiętam, nawet Borys tam chyba biegał i jeździł rowerem, tak? Nie, no mega, ja tam mega w tą salę wspominam, szkoda. Szkoda, że zniknęła z mapy, ale później przyszedłeś do Ankosu. Tak, w Ankosie trenowałem też kilka lat. Tam tak naprawdę trener Andrzej nauczył mnie stylu wolnego, bo ja się wodzę ze stylu klasycznego. Tam trener Andrzej nauczył mnie wolniaka. I co jeszcze mogę dodać? Tam mega ekipa jakby nie było, stworzył mega, mega, mega dużo mocnych zawodników. Tam przecież trenował Borys, trenował Gamrot. Tak, tam swego czasu naprawdę, no,
była najpotężniejsza ekipa w Polsce tak naprawdę i to od kategorii lekkiej do ciężkich. No ale na chwilę obecną ten skład się niestety podzielił i... Tak, był rozłam, mniejsza o to. Większość, część z Was przeszła do Czerwonego Smoka. No i jak teraz współpraca z moim trenerem Bartkiem Zierskim, z resztą trenerów, jak to wygląda teraz? No ogólnie, nie wiem, ze Smoka odeszło, z Ankosu odeszło nie wiem, bodajże z 7 czy 8 zawodników, nie tylko Borys i Gamer. No, poszliśmy do Bartasa. Po moim przejściu generalnie z Ankosu do Czerwonego Smoka wygrałem 8 walk z rzędu, o 4 letnie przegrałem walki. Czyli wyszło ci na dobre, wyszło ci na dobre. Sądzę, że była to dobra decyzja moim zdaniem, jeżeli chodzi o moją osobę, ponieważ no, zaliczyłem dość spory progres, jestem teraz mistrzem. No i myślę, że to była dobra decyzja. Wiesz, co mi się podoba w Czerwonym Smoku? No bo ja też jestem wychowankiem Czerwonego Smoka i do czego ja dążę? Wiesz, generalnie jest tak jak powiedziałeś, na miękko, jest na śmiechowo, jest na zwale, jest beka, ale jak jest robota, to zapierdalamy. Zapierdalamy, śmiejemy się razem, zapierdalamy razem, że jest ten klimat. I wydaje mi się, że o to chodzi, że po pierwsze, to ma być miejsce, do którego chcesz przyjść, prawda? Tak, tak. No generalnie każdy z nas to musi robić, wiesz, dla fanu, co nie, wiesz, a jak przychodzisz na trening i masz mieć, kurwa, spięte jajca i wiesz, i nie myślisz o treningu, tylko o jakichś, wiesz, rzeczach, które, kurde, wiesz, które są niepotrzebne i to nie jest dobre, nie, wiesz. Musisz z uśmiechem przychodzić na salę, wiadomo, że no... Nie każdy przychodzi z uśmiechem na salę, bo nie każdy kocha, kurde, ciężką wałówę generalnie. Jeżeli chcesz odnieść sukces, to musisz pokochać ciężkie zapierdalanie, co nie? No tak, no tak. No, ale... Szczególnie w tych sportach. A nie? Zwłaszcza w tych sportach. Dlatego ja podchodzę do tego tak, że wiesz, have fun i hard work. Have fun, hard work. No to jedziemy dalej. Raz, dwa, hop, bam, bam. Bam, 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 hej, hej! Sorry. Człowieku, byś mnie zabił, hop! Bam, 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 bam! Hop! Bam, 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 bam! Okej. Okay. Na co dzień ojciec dwójki dzieci. Kochający mąż, czy nie po ślubie, czy nie po ślubie? Kochający konkubent. Kochający konkubent, ojciec dwójki dzieci. Opowiedz mi o swojej rodzince i jak łączysz bycie zajebistym zawodnikiem z byciem zajebistym ojcem? Nie jest to generalnie proste, ale powiem ci, że najtrudniejszy był ten pierwszy rok, jak mój Stasiek się urodził. To był taki największy challenge. Teraz Stasiek ma 2,5 roku, Zośka ma rok. I powiem ci, że teraz już jest fajnie, nie? To taki masz, takie świeże pisklaki, tak? Świeże pisklaki, no ale powiem ci, że jestem zakochany, kurczę, mega w nich i polecam generalnie, nie? Naprawdę polecam, to jest coś nie do opisania generalnie, miłość do dzieci. Tak, tak, tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć, to się z tą zgodzę. To trzeba przeżyć. No dobra, to nieprzespane nocki i co, trzeba iść na trening, jak to wyglądało? Wiesz co, no dzięki mojej dziewczynie, Kasi. Mogę właśnie trenować, poświęcić się w 100% na treningach, bo ona się zajmuje tak naprawdę dzieciakami bardziej, tak naprawdę, wiesz, ona wstaje po nocy. No chociaż teraz już tak się nie budzą dzieciaki, tylko już jest fajniej. No ale głównie to ona wstaje, wiesz, w nocy do nich. Ja z reguły rano mam trening, także ja się wysypiam. No i chwała jej za to, że właśnie mogę trenować i poświęcić się w 100% na robocie, a ona tak stricte zajmuje się domem, także... Czyli prawda jest, że za każdym silnym mężczyzną stoi jeszcze silniejsza kobieta, tak? Myślę, że tak, no. Więc pozdrawiamy. Pozdrawiamy, Kasiu. Okej, jeszcze jedna rzecz. Powiedz mi, gdzie Piotrek Niedzielski widzi się za 5 lat? UFC. UFC. Zdecydowanie, bez sprzeciwu UFC. To jest taki mój cel, taki high cel. No wyżej się nie da, nie? No, także kurczę, wiesz co? No ale to no, będziesz musiał odebrać pas mistrza UFC Mateuszowi Gamrotowi, ja nie wiem, czy to będzie okej. Okay.
Wiesz co, on był pierwszy, tak? Nie, nie, niech on sobie go zdobędzie. Później ja go zdobędę. No nie no, żartuję generalnie, ale... Bo 70 kilo to jest to, twoja... Wiesz co, 70 kilo, ale jeżeli byłaby opcja, że miałbym się bić na 6-6 w UFC, to robimy na 6-6 generalnie, nie? Bez problemu, tak? Nie powiem, że bez problemu, bo na 7 dygi jest problem generalnie, zawsze jest problem. Waga, cięcie wagi to nie jest prosta sprawa, no ale generalnie za każdym razem robiłem tą wagę. Umiem już robić tą wagę, znam swój organizm i no kurczę, no jakby miało być UFC, to robił nawet na 6-6. A powiedz mi, ktoś ci pomaga? Masz jakiegoś dietetyka? Z kimś współpracujesz? Tak, pomaga mi Łukasz Zdrów Wagę. Łukasz Czerwiński, którego serdecznie Łukasza. Pozdrawiamy. Tak, Łukasz mi pomaga. Czyli 6-6 to nie problem. jak na święta teraz odpuścisz trochę, wiesz, nie? No, ale generalnie no, w najbliższym czasie, no kurczę, chciałbym przez najbliższe 5 lat chciałbym trafić do UFC. Kiedy, jak nie teraz, mam 30 lat, w styczniu skończę 31. Mam 8 wygranych z rzędu, przez 4 lata nie przegrałem walki. I no, kiedy, jak nie teraz generalnie, więc chciałbym jak najszybciej tam trafić i bić się z tymi najlepszymi. Takie mam aspiracje i wierzę w to głęboko, że to się uda. I tego właśnie ci życzę. Dziękuję. A my jedziemy. Tylny prosty, hop, ba, do tego sierp, hop, bam, ba, do tego noga, hop, middle, bam, 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 bam. No cóż, to było na tyle. Dziś moim ekspertem był Piotr Niedzielski. A wy wiecie, co macie robić. Subskrybujcie, łapki i te inne wszystkie pierdoły. Coś na koniec? A gdzie to wpierdol? Dziękuję ci bardzo.